No ty wiesz, co najlepsze jest w RPG-ach, najważniejsze. Nie wiesz? Nie wiem. Ołówek. Ołówek jest najważniejszy. Aha, to nie wystarczy mieć ten... Ołówek. Aha, i już można grać. Gumkę. Czasami kostki. A ty w jakie RPG grałaś? Pamiętasz? W co najwięcej? Któru? Hero Kids. A Stalkera grałaś? Stalkera? Chyba nie grałaś. Dlaczego nie grałaś? Bo to system z 96 chyba 6 roku i on nie został wydany w ogóle jako taki porządny, papierowy, książkowy RPG. Łukasz M. Pogoda i Mateusz Tomczyk. Znasz ich? Oni stworzyli ten system. A sam Stalker, rozumiesz, to jest na podstawie książki braci Strugackich, Piknik na skraju drogi. A znasz Lema? Stanisław Lem? To taki polski pisarz. I on zazdrościł Strugackim właśnie tej książki. No. Zatem dzisiaj zrobimy postać do Stalkera przy pomocy PDF-a, który został udostępniony za darmo. No. I od strony 152 zaczyna się tworzenie postaci. Nasza wizja nie musi być ostateczna, jednak gdy już obierzemy zawód bądź profesję i określimy ogólną koncepcję tworzonej postaci, spróbujmy przenieść bohatera na papier. Czyni się to w kilku etapach. Określenie charakteru i osobowości postaci. Określenie rang atrybutów podstawowych. Wybór wad, zalet i stygmatów strefy. Określenie rang umiejętności, ustalenie wartości, cechy, więź. Bardzo dobrze. Powyższe kroki podano w takiej kolejności, w jakiej zostało opisane w mniejszym podręczniku. Szyk ten jednak nie jest obowiązkowy. No i bardzo dobrze. Osobowość. Każda postać powinna mieć nie tylko koncepcję, lecz także osobowość. W grze Stalker charakter bohaterów może być określony przy użyciu jednej z dwóch przeznaczonych do tego metod opisanych poniżej. Opisywanie charakteru, proszę Państwa, to jest ogólny charakter. Spróbujcie określić podejście do życia Waszego bohatera, jego postawę, styl i osobowość. Czy jest twardzielem, czy też cynikiem, a może wciąż pozostanie niedojrzały, niczym dziecko. Może jest słaby i podatny na wpływy innych osób, a może rozstawia wszystkich po kątach. To jest ogólny charakter. Styl działania trzeba określić. W jaki sposób Twoja postać podchodzi do stojących przed nią zadań? Z namysłem, w sposób logiczny i racjonalny, czy też spontanicznie, a nawet chaotycznie? I bez planu? Stosunek do otoczenia. W jaki sposób Twój bohater odnosi się do otaczających go ludzi? W stosunku do innych jest przyjacielski, ojcowski, nadopiekuńczy, czy też obojętny? Cele życiowe. Postaraj się sprecyzować ambicje i dążenia Twojej postaci, a także jej główne cele życiowe. Prosta sprawa. Zrobimy sobie imię bohatera. Nie mam pojęcia na razie, ale zrobimy go Stalkerem. Skoro już gramy w Stalkera, to będzie Stalker. Dobra.
dalej mamy profil osobowości. Profil osobowości w prosty sposób opisuje charakter każdej postaci, jednocześnie pozwalając znaleźć mocne i słabe strony jej psychiki. Zastosowanie opisu osobowości nie tylko ułatwia odgrywanie bohatera, lecz także w wymierny sposób wpływa na wartość prawie wszystkich jego przymiotów. Zasadniczo na profil osobowości składa się 6 cech, zwanych aspektami, o następujących nazwach. Intelektualista, naturalista, przywódca, technik, wizjoner oraz wojownik. Każda z nich musi mieć przydzieloną wartość z zakresu od minus 4 do plus 4, przy czym wartości dodatnie oznaczają uzdolnienie w danym zakresie, a wartości ujemnie ich brak. Podczas tworzenia postaci suma wszystkich aspektów profilu osobowości początkowo powinna się równać 0. To jest ważne. Intelektualista. Maksymalną wartością składowej psychiki o nazwie intelektualista charakteryzuje się większość przedstawicieli świata nauki. Urodzeni intelektualiści, myśliciele, u których opisywany aspekt ma wysoką wartość, podchodzą do świata sceptycznie i głęboko analizują własne emocje. Przez co lepiej niż inni panują nad sobą i bardzo rzadko zachowują się w sposób irracjonalny. Niezależnie od zachowanego wobec otoczenia dystansu, charakteryzuje ich pragnienie pogłębienia własnej wiedzy. Bohater z niską wartością cech intelektualista działają w sposób nieporządny i chaotyczny. Dobrze. Naturalista. Cecha określa, jak blisko postać jest związana ze światem natury, zwierząt i roślin. Wszyscy bohaterowie, u których ta cecha osiągnęła wartości maksymalne, czują silny pociąg do nieskażonej ludzkimi wytworami przyrody i krajobrazu. No. A bohaterowie z niską wartością tego aspektu to typowi domatorzy i mieszczuchy. Często chorują lub mają kłopoty ze zdrowiem. Przywódca. Jest to najważniejszy aspekt dla każdego przywódcy i przewodnika, osoby o silnym charakterze, która potrafi narzucić swoją wolę innym. Wiadomo. A teraz osoby, u których ta składowa profilu osobowości ma wartość minimalną, są uległe i podatne na sugestie. No. Technik jest jeszcze. Ten aspekt profilu osobowości dotyczy uzdolnień technicznych postaci. Bohaterowie, u których powyższa cecha ma wysoką wartość, rzadko przystępują do akcji bez planu. No. Bohaterowie, u których aspekt technik ma niską wartość, miewają kłopoty z koncentracją i planowaniem. Nie, to nie my. Wizjoner. Każdy bohater z wysoką wartością aspektu wizjoner jest zazwyczaj osobnikiem uduchowionym. A osoby, u których ten element składowy profilu osobowości ma wartość ujemną, są nieczułe na otoczenie. No, 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 no. Wojownik. Główna cecha charakteru każdej agresywnej i brawurowej osoby. Bohaterowie, u których pierwszeństwo ma właśnie ta składowa profilu osobowości, są nieopanowani, wybuchowi i agresywni. No to przeczytajmy. Osoby odznaczające się niską wartością cechy wojownik są pasywne i wyciszone wewnętrznie, a wszelka agresja jest im obca. Tu trzeba to wpisać. To zrobimy tak. Żeby to się wszystko zsumowało na 0. Plus 3 do intelektualisty. Plus 3 do naturalisty, czyli mamy plus 6. Przywódca z nas żaden, czyli mamy minus 3. Ale będziemy dobrym technikiem. 3. Wizjoner. Osoby, u których ten element składowy profilu ma wartość ujemną, są nieczułe na otoczenie. Sztuka jest dla nich zbędna. Wszystko, co wiąże się z działalnością artystyczną lub charakterem, no to jest w ogóle dla nas nieistotne w tym momencie. No to tutaj mamy tak, tak i tak.
i tutaj 2 jako wojownik. Zgadza się? To będzie 9 i 9. Wyszło na 0. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To może w takim razie określmy, kim my jesteśmy. Gdzie są te rzeczy? Styl działania, ogólny charakter. No to będziemy stalkerem odludkiem, który szuka przyjemności w samotności i w samotnych przeszukiwaniach całej tej strefy. Jest spokojny, ale dla wyższych celów i może jakiegoś zarobku czy cokolwiek innego może nawiązać krótkotrwałe znajomości. Styl działania. Czytamy dalej. Zawsze ma plan i wyjście jakieś awaryjne. Cierpliwy i opanowany. Stosunek do otoczenia. Obojętny, zamknięty w sobie. Ale kiedy trzeba, chyba działający dla wspólnego dobra, no bo przecież jak zrobimy zwykłego takiego odludka, no to jak nim zagramy? Cele życiowe. Cele życiowe. Czego tak bardzo pragnie? Nasz bohater żyje z dnia na dzień. Koniec, kropka. Tak. Tośmy określili w takim razie. Dobrze. To teraz tak. Cechy podstawowe. Każdy bohater ma wszystkie 4 opisane poniżej cechy podstawowe. W skondensowany sposób określają one wrodzone i niezależne od specjalistycznej wiedzy i treningu możliwości danej osoby. 2 pierwsze atrybuty skupiają się na fizycznych przymiotach bohatera, pozostała para odwzorowuje jego zdolności intelektualne. Czyli mamy tak, ciało, koordynacja, umysł i ekspresja. No to ciało określa wrodzoną siłę i kondycję postaci. Koordynacja określa zdolności manualne i sprawność postaci. Im wyższa ranga tego atrybutu, tym lepsza koordynacja i poczucie równowagi. Dobrze. Umysł. Ten atrybut odpowiada za spostrzegawczość, pamięć i wolę postaci. Im wyższa ranga tego atrybutu, tym bardziej światłym, elastycznym i spostrzegawczym osobnikiem jest nasz bohater i to mi się podoba. Ekspresja. Ostatni z 4 podstawowych atrybutów w postaci określa przede wszystkim zdolności artystyczne i aktorskie bohatera. Tu jest jeszcze więcej tego napisane, ale my nie będziemy tego czytać. Ustalenie atrybutów podstawowych. Po obraniu koncepcji dla nowo tworzonej postaci, jako pierwsze należy ustalić atrybuty podstawowe. Każdy otrzymuje na ten cel 16 punktów postaci, które należy rozdzielić pomiędzy 4 cechy opisane powyżej. Aby zakupić dla wybranego atrybutu daną rangę, należy wydać określoną scenikę liczby punktów postaci, zaczynając liczenie od rangi minimalnej, której nabycie kosztuje 1 punkt. Każda następna ranga jest 2 razy droższa od poprzedniej. I ja chyba mam to gdzieś wydrukowane, żeby wam pokazać. Mam czy nie mam? Nie mam. To nic. Cennik atrybutów. Minimalny 1 punkt postaci. Później mamy przeciętną rangę, 2 punkty postaci. Dobrą, 4 punkty postaci. Doskonałą, 8 punktów postaci. Legendarną. Czyli mamy jeszcze tak. Przykładowo za 4, może tego nie będziemy czytać. Później jeszcze wam, a może od razu przeczytam. Punkty postaci przeznaczone na zakup atrybutów podstawowych nie mogą być wykorzystane do zakupu umiejętności. Wszystkie niewydane punkty, za które nie kupimy atrybutów lub zalet, są stracone.
Kupując różne wady, możemy powiększyć początkowo pulę punktów postaci przeznaczonych na atrybuty. O wadach i zaletach mówi następny rozdział. Korzystając z tej zasady, można przykładowo zakupić jeden atrybut w randze doskonałej, dwa w dobrej i jeden przeciętnej, co odpowiednio kosztuje 8 plus 4 plus 4 plus 2, czyli łącznie 18 punktów postaci. Wymaga to jednak zakupienia wad za minus 1-2 punkty postaci. Patrz, jak ten mały tam chce chyba grać. Chcesz chyba też zrobić dla niego kartę postaci, no nie? To jest, patrz, jaki... No ja chcę grać! Grają beze mnie! Dobrze. 8. To będzie 4. Ekspresji chcemy mieć 2. 8, 9, 10. Tutaj koordynacji 4 i ciała 4. Tak. Ajajaj. To nie tutaj. I przydaje się gumka. Tutaj powinno być, skoro... Nie, dobrze, no. Ranga. Koszt punktów tych postaci. Dobra, nie wiem. 4 to była... Dobra. Dobra. Tutaj mamy 4, to jest też dobra. Chodzi o rangę, że ranga jest dobra. 8 punktów to jest doskonała. A ekspresja, o której mówiliśmy, że to te aktorstwo i tak dalej, no to jest przeciętna. Dobra. I pamiętajmy, że musimy tutaj kupić sobie wadę za 2. No to teraz wady i zalety. Wszyscy bohaterowie mogą charakteryzować się dodatkowymi przymiotami fizycznymi i psychicznymi, które... dodają głębi postaciom i wzbogacają je o wiele możliwości, których nie można opisać wyłącznie za pomocą podstawowych atrybutów i innych cech. W ramach wad i zalet zostały również zawarte wszelkie elementy związane z przeszłością bohatera. Cechy te, określano jako blaski i cienie przeszłości, pozwalają ubarwić historię postaci i uczynić ją bardziej realistyczną. Prawie każdy z nas w młodości dorobił się jakiejś reputacji i renomy, zdobył przyjaciół, bądź też zyskał wrogów. Dodatkowo do wad i zalet zaliczamy stygmaty strefy, będące efektami najróżniejszych mutacji, wywołanych skażeniem, jakie objęło cały Harmont w dniu lądowania. Harmont to jest miasto. Podobnie zostały skażone wszystkie tereny. Dobra. Każda postać musi posiadać jeden lub więcej stygmatów wybranych z listy umieszczonych w dalszej części podręcznika. Gracze mogą wymyślać również nowe stygmaty. Dobrze. Łączna liczba punktów postaci wydanych na wady i zalety nie może być większa niż plus 4 i nie mniejsza niż minus 4. Nie możemy kupić zalet za przykładowo plus 7 punktów postaci i wad tylko za minus 2, gdyż w sumie daje to 5 punktów. Przykładowo możemy wybrać wadę nieporadność w walce za minus 2 punkty oraz blask zasoby finansowe, co łącznie daje nam 0. No dobra, dobrze. To będziemy przeglądać teraz. Wady cielesne. Oho, mamy takie rzeczy jak... A może nie będę wam czytać. Sami sobie zrobicie i pogracie. Dobra. Niech ja sobie zobaczę, co ja od razu muszę wpisać, pamiętając, żeby był minus 2. Minus 2. O, już mi się podoba. Nazywa się to Mroczny Sekret. No.
za minus 2. Bohater lub ktoś z jego rodziny w niezbyt odległej przyszłości dopuścił się poważnego przestępstwa, zdefraudował pieniądze należące do mafii lub ukradł tajną technologię jednej z czołowych korporacji. Niestety nie udało mu się tego dokonać w sposób doskonały. Prawdopodobnie istnieje. Koszt tego cienia jest uzależniony od skali grożącego postaci niebezpieczeństwa i rodzaju popełnionego w przyszłości czynu. No dobra. Ale miejmy to już. Że jest minus 2. Czyli mamy minus 2. To wszystko musi się sprowadzić najlepiej do zera. O, możemy mieć osobę pod opieką. Zanim było nam się to rozłączyło, to wzięliśmy sobie osobę pod opieką. Za minus 1. Ja sobie przez ten czas poczytałem i wybrałem jeszcze wyczucie kierunku. Nie wiem. Wyczucie kierunku. Plus 2. Obsesję. Co? Obsesja plus 2. Rozmawiam z tobą. Widzenie w mroku. Plus 2. Pochłanianie fal radiowych za minus 2. Minus 2. I zasoby finansowe. Bo przecież jakaś tam kasa musi być. Za plus 1. Co dało mi według tego wszystkiego na plusie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze, mówię 7. A tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli to będzie ta... chyba się... zawiera w tym całym od minus 4 do minus do plus 4. To idziemy dalej. Co jest ważne, to stygmatem strefy to jest właśnie pochłanianie fal radiowych i trzeba mieć to taki stygmat 1. To teraz umiejętności. Wszyscy posiadamy różne umiejętności, niektórzy poznali wszelkie tajniki broni palnej i potrafią się nią posługiwać z zabójczą efektywnością. Niezależnie od ranki, bohater ma w każdej umiejętności specjalizację, która wskazuje, jaką dziedziną postać zajmuje się w szczególności. No. I tu mam tak napisane. Na zakup umiejętności gracz otrzymuje 20 punktów postaci. Wielkość tej puli mogą modyfikować niektóre wady i zalety. Zakupienie każdej kolejnej rangi dowolnej umiejętności kosztuje 1 punkt niezależnie od bieżącej wartości rangi. Rangi liczymy od najniższej, czyli minimalnej. Punktów postaci z puli przeznaczonej na umiejętności nie wolno przeznaczyć do puli punktów postaci przeznaczonej na zakup atrybutów. Skoro jesteśmy stalkerem, to kupmy sobie... jak były te dokładnie 1 punkt, czyli to będzie tak: minimalny, przeciętny, dobry, doskonały. To żeby być doskonałym i mieć 8 punktów, to trzeba wydać 4. Czytałem wcześniej trochę tych umiejętności i chcę być dobry w kompach. 4, 3. Aha, właśnie. Przecież jeszcze potrzeba nam napisać tą specjalizację.
Także zróbmy wszystko tak, jak trzeba. Mówiłem o komputerach, tak? Umiejętność komputery pozwala określić, jaką wiedzę informatyczną dysponuje dana osoba. Cecha ta odpowiada także za znajomość elektroniki i uzupełnia w ten sposób umiejętność rzemiosło. Przykładowe specjalizacje, języki programowania, sieci komputerowe, programowanie sterowników, systemy operacyjne, rzeczywiste języki. Systemy operacyjne. Komputery. Systemy operacyjne. A ta ranga nasza, to zaraz to uzupełnimy. Później mówiłem o medycynie, tak? Że chciałbym być dobry w medycynie. To było 3. Cecha określa, w jakim stopniu postać opanowała podstawy medycyny i psychiatrii i tak dalej. Przykładowe specjalizacje, okulistyka, chirurgia plastyczna, kardiochirurgia, psychiatria, przeprowadzenie sekcji zwłok, autopsja. Weźmy psychiatrię. Psychiatria. No i ta strefa. Ta specjalna cecha określa stopień, w jakim bohater jest zaznajomiony ze strefą i jej dziwnymi niebezpieczeństwami. I może być tak. Tereny skażone, wyszukiwanie artefaktów, analiza artefaktów, stygmaty strefy. Weźmy wyszukiwanie artefaktów. Wyszukiwanie artefaktów. I tam jeszcze było coś takiego napisane, jak się wczytywałem, że trzeba sobie ustawić, że tak powiem, język narodowy. Teraz nie pamiętam, gdzie to było, ale skoro trzeba język narodowy na 4, to wydajemy 3 punkty. Czyli mamy 10, 13, tak? A ma być ich ile? 20? No dobra. To jest dobra. Dobra. I doskonała. Gdzieś tu jeszcze mi się bardzo podobał jeden. Dedukcja. Odpowiada za percepcję oraz zdolności dedukcyjne i analityczne naszego bohatera. Im wyższą rangę ma ta umiejętność, tym doskonalej postać może oszacować posiadane informacje lub określić wagę lub czas, bazując tylko na pewnych przesłankach. Rozwiązywanie zagadek, szacowanie odległości, znajdowanie zagubionych przedmiotów, psychologia, układanie puzli. Mówimy o dedukcji. Dobra. Też 3 punkty, tak? To co? Rozwiązywanie zagadek. Skoro żeśmy tam psychiatrię, czyli będziemy tego, tutaj powinniśmy psychologię. Rozwiązywanie zagadek. Ileż mamy punktów? 16. Tak? Wychodzi na to, że 16? No wychodzi na to, że 16. Czyli jeszcze 4. Czyli jeszcze 4. No przecież. Broń palna. Koordynacja. Ta umiejętność określa, w jakim stopniu nasz bohater jest obeznany z bronią palną i ewentualnie innymi broniami miotającymi.
No to już. Będziemy mieli broń palną za 4, co daje nam doskonała. A będziemy... No nie wiem. Strzelanie z kuszy, lekki pistolet, rewolwer. Musimy się zastanowić między lekki pistolet. Lekki pistolet, a rewolwer. Musimy sobie zobaczyć później przy ustalaniu ekwipunku. Chyba możemy tak zrobić, prawda? Nikt nas nie tego. Coś tu jest jeszcze napisane takiego ważnego. Należy zaznaczyć, że nadanie rangi doskonałej jakiejkolwiek umiejętności wymaga akceptacji narratora i jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy dana cecha jest ściśle związana z obraną koncepcją postaci lub też znajduje się na liście umiejętności sugerowanych dla danej profesji. Takie cechy wyróżniono w opisach bohaterów z... Czyli ja muszę się z tego zapytać narratora. Słuchaj, będziesz prowadzić stalkera? Będziesz, tak? Czyli można powiedzieć, że jesteś narrator. Dobra? Okay. Dobra. Czy ja mogę kupić broń palną jako doskonałą umiejętność i strefę też jako doskonałą umiejętność? Tak. Dzięki. Czyli już wszystko wiadomo. Większość mieszkańców miasta Harmont podlega skażeniu. Teraz trzeba określić tak zwaną niewidzialną ustalenie wartości cechy więzi. Wszyscy bohaterowie graczy startują z dwoma permanentnymi punktami więzi. Zasada ta nie dotyczy postaci z mutacją, brak skażenia, ale nie tego. Czyli mamy to. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie szybko do ekwipunku. Ekwipunek jest na stronie. Rozdział 5, rozdział narracja, leczenie, pomocy do gry, budowanie drużyny. Cennik, o jest, rozdział 5. Cenniki. Broń palna i inne, 283. Spiszmy. Dobra. Broń palna, rewolwery. Rewolwer to pębenkowa broń. No dobra. To tutaj wpiszemy rewolwer. Powiem sobie bez żadnych jakichś takich wczytywania się. Chcemy mieć Colt Detective Special. Teraz mamy PT. Co to jest? Poziom trudności. 3, tak? Skuteczność. Plus. Teraz to niewielki. No wymierzący Colt Detective jest obecnie. Niech będzie, że skuteczność plus 1. Zasięg standardowy 20 metrów. Co my możemy jeszcze sobie tutaj, że tak powiem, wziąć? Jakichś takich nietypowych może rzeczy. O! Paralizator elektryczny. Jest bronią obezwładniającą, przeznaczoną do samoobrony. Właściwie nie zadaje żadnych ran. Jedynie poraża trafioną osobę wyładowaniem elektrycznym o niskim natężeniu i bardzo wysokim napięciu. Zasięg oczywiście jest równy długości kabla. Spotykane są także uproszczone. No, że poziom, zasady specjalne. Aha, zasady specjalne. Brak zasięgu maksymalnego. W chwili trafienia cel otrzymuje jedną ranę na poziomie draśnięcia i zostaje porażony.
Jeśli nie uda mu się zdać testu o poziomie trudności 6 opartego wyjątkowo na atrybucie podstawowym ciało przed porażeniem prądem, chroni grube ubranie. No dobra, napiszmy paralizator. Poziom trudności 2. Skuteczność. Zasady specjalne. Czyli tam jeszcze raz dostaję rano. Piszemy, że draśnięcie. Test. Ciało, poziom trudności 6. Zostaje porażony. Plus jedna rana na poziomie draśnięcia. Dobrze. Zasięg standardowy 4 metry. No dobra. W takim razie, czy coś jeszcze? Gracz, stary wujek. Patrzę sobie jeszcze na broń, bo ona kosztuje 350. Nie, 300, 400 prawie. Ten Colt Detective. 400. Paralizator z kolei kosztuje 200. A my mamy coś takiego jak szukam tego zasoby finansowe, żeby wam przeczytać. O co tam chodziło? Zasoby finansowe są od plus 1 do plus 5. Ta zaleta pozwala określić wysokość miesięcznych dochodów. I tutaj słuchajcie. Za jeden punkt postać zarabia około od 800 do 1000 tej kasy miesięcznie. Czyli sobie napiszę, że od 800 do 1000. Czyli stać mnie na tym. Z ekwipunku być może coś jeszcze byśmy wzięli. Ale czy chcemy teraz to robić? Czy może na... No to może dajmy... Facet będzie miał na imię Cliff. No i ten stalker taki nie wydaje mi się. Jakiś taki kozak, nie? 285. Rzućmy jeszcze okiem. 285. Ubrania i osłony i tak dalej. Kamizelka kuloodporna. Izolowany kombinezon. Podróże, informacje i komputery. Rozmaite usługi, lekarstwo i usługi medyczne. Pojemniki, artykuły różne. Wybrane artefakty. To wszystko jest tutaj. Na tych stronach. Skafander, kombinezon, zwyczajne ubranie, garnitur. Zwyczajne ubranie. Zwyczajne ubranie. O Boże. Mówiłem, że ten stalker to taka mameja, nie? To nie dałem mu nazwy mameja, tylko będzie Cliff Mateja. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o kartę postaci do stalkera. Chociaż możemy jeszcze kamizelkę kuloodporną mieć. Proszę Państwa, stalker Cliff Mateja. Kamizelka kuloodporna,
Odporność plus 2. To kiedy prowadzisz? Co? Kiedy prowadzisz Stalkera? Jutro.